skłusza Redeko. www.redeko.pl. Projekt przypadł do gustu m.in. młodym w Strzelinie. Zajęcia pozalekcyjne okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzieci ćwiczą właśnie wszystkie dyscypliny, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka nożna akurat w naszej szkole, gimnastyka plus tenis, bo dzięki, że mamy stoły także i tenis stołowy. I tu próbujemy po prostu dzieci zachęcić, żeby lubiały. Nieważne, czy on jest po prostu mistrzem najlepszym w klasie, zresztą jak w grupie może było widać, tylko żeby po prostu chciały przychodzić na zajęcia i chciały po prostu się bawić. Te dzieci, które dały się namówić do uczestnictwa w projekcie, apelują do swoich kolegów i koleżanek, by porzucili komputery i odeszli od telewizorów. Sport no, jest lepszy niż granie na tablecie czy komputerze, czy spędzanie przed telewizorem. No, aktywność przede wszystkim. Zajęcia projektu Multisport są dopasowane do planu lekcji dzieci, by nie były dodatkowym obciążeniem dla rodziców. 3 razy w tygodniu, akurat my mamy wtorki, środy i czwartki, trwa to 1,5 godziny. Jest to po lekcjach dzieci od 14 do 15.30 i no, spotykamy się no, w większości jednak na boisku. Dzięki programowi młodzi odkrywają sobie sportowe pasje i zaczynają trenować ulubione dyscypliny. Zaczęło się w 4 klasie, jak pierwszy raz biegaliśmy, no to dobiegłam do mety, no to pomyślałam, że mogę ćwiczyć biegi. Program jest podzielony na 3 części. Każda z nich jest niezwykle istotna i z dokładnością realizowana przez nauczycieli. Pierwszy blok to właśnie gimnastyka, siła, wytrzymałość, moc i tutaj właśnie my się właśnie specjalizujemy tu właśnie, żeby dużo wprowadzam lekkoatletyki, może to nie chwaląc się, ale stara lekkoatletka jestem, także na pewno duży, większy nacisk na to daję. Drugi to są dyscypliny tak jak siatkówka, koszykówka, czyli gry zespołowe. Trzeci to jest ten regionalny, czyli tutaj jak jeżeli u nas jest tenis stołowy, jest klub taki szkolny, więc tutaj staramy się właśnie w tenis stołowy, no i plus badminton. Także to są takie 3 bloki i właśnie dlatego są 3 dni i w każdym dniu jest to po prostu wytyczone dana dyscyplina. Pojawiają się na zajęciach wielkie talenty. To też jeden z celów multisportu, by najbardziej utalentowane dzieci były wyłapywane. Jest mistrz Polski młodzików, taki Stasiu Wnęk, był na Mistrzostwach Polski, nawet wygrał. Także w tenisie stołowym, ale uczestniczymy no, w multisporcie, ale i w lekkiej, ale tu wychwytuję te pierwsze właśnie talenty na multisporcie i jeżdżąc na zawody międzyszkolne, wojewódzkie i dolnośląskie, gdzie również tutaj osiągają i przywożą medale, więc możemy się pochwalić, że już wiedzą, że Szczelin jest w okolicy. Głównym założeniem programu jest nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzieci i kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl